Pewnego razu Rumcajs siedział na wierzchołku dębu, który stoi w samym środku żacholeckiego lasu i spoglądał na piękną i czyńską krainę. Nagle usłyszał jakieś odgłosy i jakiś stukot. Na skałce stoi książę pan, a na górze siedzi Włoch, który tłucze w skałkę młotkiem i dłutem. I żebym był taki piękny, jak jestem, woła w górę książę pan. A Włoch na to, si, si, si. Do pioruna co wy dwaj tam wyprawiacie? Krzyknął z dębu Rumcajs. Na górze pomnika będę stał ja, mówi do Włocha, a u stóp będzie klęczał Rumcajs. Ręce będzie wznosić do moich kolan po to, aby na wieki było wiadomo, kto tu jest panem. Si, 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 znów zasyczał Włoch. W tej chwili pojawiła się Hanka. Rumcajsie, Rumcajsie. Jest źle, powiada Rumcajs. Pościel mi, jestem chory. Czy mogę ci jakoś pomóc, Rumcajsie? Nie możesz, nawet nie próbuj. Chory rozbójnik musi sobie radzić sam. Kiedy kamienne dzieło było ukończone, książę pan zawołał pisarza i kazał mu napisać takie ogłoszenie. Mieszczanie i chudopachołki przyjdą jutro na polankę, a ja im tam coś pokażę. Wybiła północ. Nagle Hanka usłyszała głośne westchnienie dochodzące z kąta, gdzie spał Rumcajs, i pomyślała o najgorszym. Patrzy i patrzy, a Rumcajsa nie ma. Rumcajsie! Rumcajsie! Woła Hanka, ale na nic. Nastał dzień i na polanie zebrali się wszyscy mieszkańcy Iczyna. Wybałuszają oczy na wzniesiony pomnik, który pokryty był białą płachtą. Książę pan odezwał się z namaszczeniem. Moi wierni poddani, teraz się przypatrzcie. Oto ja, powiedział książę pan. A teraz pokażę wam tego drugiego, który będzie przede mną klęczał po wszystkie czasy i składał błagalnie ręce. A to, żebyście coś z tego mieli, powiada Rumcajs.
A teraz biegnijcie po wozy i porządnie wybrukujcie rynek. Jak ci się, Rumcaj, się udało tak nagle wyzdrowieć? To jest moja zbójnicka tajemnica. I czynianie wrócili do miasta. Skeradał się tam także książę pan. Szedł, minął zamek i poszedł precz. I to był koniec wszystkich książąt panów w Wiczynie. Ale od tego dnia mają tam równo wybrukowany rynek.